Cześć, witamy Was serdecznie z Sydney. Właśnie wczoraj zaczęliśmy naszą przygodę z Australią i na początku jesteśmy w Sydney na 2-3 dni, więc nie mamy zbyt dużo czasu, no ale postaramy się jak najwięcej zobaczyć i Wam też trochę pokazać, więc zostańcie z nami. Słuchajcie, jest połowa lipca, w Australii mamy środek zimy, jest 10 rano i temperatura już sięga jakichś 20 stopni Celsjusza i spodziewam się, że w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej, no tak więc bardzo przyjemnie, polecam. Jedną z największych rzeczy, jaka przyciąga ludzi do Australii, jest oczywiście przyroda. Dlatego powołano w tym kraju ponad 600 parków narodowych. Kilka znajduje się w granicach samego Sydney i my znajdujemy się właśnie na terenie Parku Narodowego Zatoki Sydney. I Zatoka Sydney to jest to, co tutaj widzicie. Te wszystkie tereny zielone są chronione przez Park Narodowy. W tle widzicie miasto. No i tu można też zrozumieć, dlaczego to miasto się rozwinęło w tym miejscu, a nie innym, ponieważ ta głęboka zatoka dawała schronienie bezpieczne statkom przeciwko sztormom, jakie mogły się zdarzyć na wybrzeżu Pacyfiku. Tak więc jest to jedna z najlepszych lokalizacji dla statków i dlatego tutaj przybyła pierwsza flota i pierwsi brytyjscy osadnicy. Słuchajcie, no my nie należymy do ludzi, którzy są może wielkimi fanami zwiedzania cmentarzy, ale od czasu do czasu ciekawie jest przyjść zobaczyć, jak wygląda to w różnych krajach, bo to jest często zupełnie różne, zupełnie inne. I tu jestem teraz na takim cmentarzu, który jest historyczny, bardzo stary, więc jest bardzo dużo, widzę, nagrobków z przełomu XIX i XX wieku, ale jest jedna rzecz, która naprawdę wyróżnia to miejsce. Otóż, posłuchajcie, to jest cmentarz z widokiem na Pacyfik. W Sydney byliśmy dość krótko, więc nie udało nam się zebrać za dużo materiałów na temat tego miasta. Możemy zdecydowanie je polecić, jeśli będziecie w tej okolicy. My tymczasem udaliśmy się na daleką północ stanu Queensland. Naszą przygodę z tropikalnym Queensland zaczynamy od Parku Narodowego Daintree. Jesteśmy właśnie w sekcji Mossman Gorge, tutaj w lesie deszczowym tropikalnym na północy stanu Queensland. Co tam w imieniu? Ile zwierząt już próbowało nas zabić dzisiaj? No cała masa, posłuchajcie, po prostu szukamy tych zwierząt, co nas chcą zabić i szukamy i nie możemy znaleźć. To chyba ktoś kłamał o Australii coś, ja nie wiem kto to był. Czekamy teraz, żeby przeprawić się promem przez rzekę, w sensie samochodem, ale promem. I słuchajcie, tutaj w tej rzece żyją krokodyle, więc wszędzie są ostrzeżenia, żeby nie podchodzić do wody, żeby nie zjadł nas krokodyl. Park Narodowy Daintree jest znany z dwóch rzeczy. Po pierwsze, tropikalny las deszczowy, który tutaj się znajduje, jest podobno najstarszym, nieprzerwanie istniejącym lasem tropikalnym na całej planecie, mającym 170 milionów lat. Po drugie, jest to jedyne miejsce, w którym las tropikalny porastający tutaj góry wszystkie w okolicy schodzi do morza, gdzie ma miejsce oczywiście wielka rafa koralowa. Jest to więc bardzo, bardzo wyjątkowa plaża, wyjątkowe miejsce. Ta plaża, na której teraz jesteśmy, się nazywa Cape Tribulation i to jest ostatnia, najbardziej północna plaża, do której można dojechać zwykłym samochodem. Żeby jechać jeszcze bardziej na północ, będziecie potrzebować samochodu z napędem na 4 koła. Dużym problemem plaż australijskich są meduzy. I okazuje się, że jednym z sposobów na poradzenie sobie z oparzeniami jest polanie octem. Octem właśnie tego oparzenia. No i tu przy plaży widzicie, znajduje się butelka z octem w razie potrzeby. Atrakcji lasu tropikalnego, jaki rozciąga się na północy Queenslandu, jest kolej linowa łącząca przedmieścia Cairns
z niewielkim miasteczkiem Kuranda, znanym z artystycznej atmosfery i wielu lokalnych sklepików. Do miejscowości dociera też historyczna kolej. Oba sposoby dotarcia tam są super. Jestem teraz w Parku Narodowym Wąwozu rzeki Baron. Dzisiaj się wybrałem na szlak. Tutaj to jest jeden z nielicznych parków narodowych w Queenslandzie, który posiada całą sieć szlaków, a nie tylko jakieś pojedyncze małe przejście. A to dlatego, że tutaj zachowała się ścieżka szlaków używanych przez górników i być może także aborygenów, którzy dochodzili tam z wybrzeża na szczyt do kopalni złota. Na tą górę tam wchodzę. Ona ma jakieś około 600 metrów nad poziomem morza. Że się zaczyna w zasadzie z poziomu morza. No to jest dokładnie takie przewyższenie, ale to jest jak chodzenie po Beskidach. Tak wygląda rozejście szlaków. To są takie duże tabliczki, których naprawdę nie można przegapić. Generalnie nie mam najmniejszych problemów w orientowaniu się. Co ciekawe, odległości są podawane w... Odległości są w dystansie, tak? Czyli metrach, kilometrach, a nie w czasie. Tu się zrobiło naprawdę fajnie. Taki las deszczowy, już deszczowy. Z tą dziką rzeką, którą to trzeba przejść w tych tam lotach. Jest mega, jestem sam na szlaku, tylko jednego pana spotkałem, więc robi wrażenie. Lasy deszczowe na północy Queenslandu są wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to nie jest jedyna atrakcja przyrodnicza. Tam znajdują się też piękne plaże, znajdują się liczne zakątki. Jednym z nich, do jakich dotarliśmy, jest tak zwane Atherton Tablelands, czyli płaskowyż znajdujący się w samym środku wielkich gór wododziałowych. A następnie zjechaliśmy na dół nad wybrzeże Kazuarów. W lasach deszczowych w Australii bardzo popularne są właśnie takie kładki. Oni to nazywają boardwalk i się wczoraj dowiedzieliśmy od strażnika w Parku Narodowym Kuranda, że oni to budują nie dlatego, że Australijczycy są leniwi i inaczej by nie wchodzili do tych lasów, tylko dlatego, żeby właśnie te lasy chronić, bo kiedy wyniesiemy taką kładkę w miarę wysoko ponad poziom lasu, to wtedy jak najmniej zakłócamy naturalne procesy, które się dzieją przy gruncie. Figowiec wygląda tak. I on powstaje w taki sposób, że to drzewo zachowuje się jak pasożyt, bo wyrzuca swoją zasiewkę na gałąź już istniejącego drzewa, po czym korzenie, czyli to, co widzimy, schodzą do ziemi. Z czasem to drzewo, które było oryginalnie, już nie wytrzymuje pod naporem tego figowca i się przechyla. I tak właśnie powstał kształt tego drzewa, bo ono jest takie, oni to nazywają zasłoną i ono jest właśnie takie przechylone. I z czasem to drzewo, które dało początek temu figowcowi, kompletnie umarło i zostało właśnie tylko to potężne drzewo, w którym podobno żyje cała masa zwierząt. Jak na razie widzieliśmy tylko ptaszki. Te figowce są naprawdę niesamowite, robią kolosalne wrażenie i mi się kojarzą z takim filmem Bagińskiego Katedra, nie wiem czy kojarzycie. Znaleźliśmy tutaj takie miejsce, które się nazywa Mungali Creek Biodynamic Dairy coś tam production i chodzi o to, że to jest po prostu takie ekologiczne miejsce, w którym jest produkowane mleko, ser i inne tego typu wyroby i bardzo możemy polecić. Jak widzicie, mimo że pada, jest zła pogoda, to parking jest pełny i jest bardzo dużo ludzi. Jest otwarte tylko od 10 do 16 codziennie. Jesteśmy teraz w Parku Narodowym Jiru. Tutaj jest podobno jedno z największych zagęszczeń kazuarów w całej Australii. Ale no i tak nie jest to na tyle duże, żeby je regularnie doglądać, więc nam się jak na razie nie udało. Ale jesteśmy teraz w bardzo wyjątkowym lesie, ponieważ to jest jeden z nielicznych przetrwałych fragmentów palmowego lasu deszczowego. Jak tutaj widzicie, takie palmy rosną. Jak tam. I większość tych terenów tutaj zostało wytrzebionych na rzecz plantacji, przede wszystkim plantacji trzciny cukrowej, ale także mango, herbaty, bananów.
No i dlatego to jest bardzo, bardzo cenny fragment lasu, który można na szczęście też zwiedzić. Kazuarów niestety nie widzieliśmy, ale generalnie są to naprawdę piękne miejsca. My Wam jeszcze pokażemy troszkę więcej Australii, ponieważ jechaliśmy bardziej na południe do Brisbane, tak więc możecie czekać na kolejny odcinek. Mamy nadzieję, że pojawi się on wkrótce. Tak więc trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, cześć!